Wybór Sołtysa na Wielkiej Wsi, jak zwykle zgromadził w tej miejscowości rekordową liczbę wyborców. Wielka Wieś zawsze, od wielu, wielu lat bardzo angażuje się w wybory sołtysa swojego gospodarza. Kto z Państwa jest za tym, aby komisja skrutacyjna liczyła 5 osób, proszę o podniesienie rąk. Dziękuję serdecznie, nawet nie pytam, kto jest przeciw. Panie Jolu, czy wyraża Pani zgodę? 4. Kto z Państwa jest za tym, przegłosujemy blokiem, aby komisja skrutacyjna w składzie, zapraszam tutaj za stół. Rozpoczął się taki zasadniczy w tej chwili moment wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Wielkiej Wsi. 293 osoby uprawnione do głosowania zgłosiły się dzisiaj do tego, aby oddać głos na sołtysa i Radę Sołecką. Numer domu 286. We wcześniejszych rankingach mówiono o 3 kandydatach. Okazuje się, że na zebraniu zgłoszono tylko 2 kandydatów. W związku z tym, jeśli faktycznie każdy przyprowadził swoich wyborców, to wówczas może się okazać, że ten kandydat, który nie został zgłoszony, i jego wyborcy będą musieli zadecydować, na kogo zagłosują. Gra wstępna za nami. Proszę o zgłaszanie kandydatów na sołtysa. Funkcja radnego, ale widzę też i chcesz pozostać na stanowisku sołtysa. Skąd taka decyzja? Decyzja będzie należała do mieszkańców. No jest pan wielką niespodzianką tutaj, kandydując na sołtysa Wielkiej Wsi. Skąd taka decyzja? Postanowiłem spróbować swoich sił i spróbować zrobić coś po swojemu tutaj dla mieszkańców. Czy się uda, nie wiem, ale warto zawsze spróbować, żebym sobie nie mówił, że nie spróbowałem, tak? W rankingach kandydatów na sołtysa wymieniano również ciebie. Jak to jest? Aż 5. 5 było, ja na tą okoliczność zapuściłem wąs. No nie, co to za sołtys, który nie ma wąsu. W związku z tym, no i spóźniłem się, bo miałem zgłosić się sam, nie? No ale już zamknęli listę i w związku z tym. Ogłoszono teraz 20 minut przerwy w celu przygotowania kart do głosowania. Bardzo proszę Państwa o oddanie głosu na moją osobę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Dariuszu, poproszę. Ja tylko dwa słowa. Zapraszam wszystkich na głosowanie, bo wszyscy mnie chyba znają, nie muszę się przedstawiać. Szanowna komisja skrutacyjna za chwilę rozpocznie głosowanie. Ja przypomnę tylko, jak wyglądają wybory, bo to jest ważne. Paragraf 33 Statutu Sołectwa Wielka Wieś mówi: uprawnieni do głosowania mieszkańcy sołectwa głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez komisję skrutacyjną. 266 numer domu. Lipiec Leokadia, Kusa Michał. Wybory w Wielkiej Wsi mają swoją tradycję. Notujemy największą frekwencję w całej gminie. Dzisiaj jest 300 osób, to jest ewenement. No ludzie chcą demokracji. Chcą mieć wpływ na sołtysa, na Radę Sołecką. Polska Grażyna Kwiatkowski-Lew. Pod lokalem wyborczym już się wyludniło. Obliczenie 300 kartek do głosowania na sołtysa i 300 kartek do głosowania na Radę Sołecką, gdzie liczenie na pewno będzie trudniejsze. Przeciągnie się na pewno i nie ma się co dziwić, że część osób udała się do domu i tam będzie oczekiwać na wyniki głosowania na sołtysa i do Rady Sołeckiej Wielkiej Wsi. Wyniki na wyborów na sołtysa będą lada moment. Pani przewodnicząca ma protokół, więc... Mariusz Dudek,
202 głosy. Marcin Kłusek 79. Komisja stwierdza, że na sołtysa został wybrany Dariusz Dudek. Ale mieszkańcy oceniają i wybierają, kto ma być sołtysem, kto nie. Ja swojej kandydatury nie traktowałem w takich realiach, że muszę wygrać je. Chciałem się dać poznać ludzi. Pewne zaskoczenie, bo zdecydowana wygrana dotychczasowego sołtysa, bo tam było około 2/3 głosów oddanych. Myślałem, że to będzie bardziej pół na pół. Wieloletnia sołtys. Tego się należało spodziewać, no ale od czegoś trzeba zaczynać, nie? Dobrze, niech, że zaczął, że się odważył, będzie w Radzie Sołeckiej, to myślę, że wejdzie do Rady Sołeckiej i będzie działał, trochę będzie mobilizował tego sołtysa.